gdzie wypoczywać w trzewie i okolicach. Amatorzy aktywnego wypoczynku szukają nowych terenów do rekreacji, a okazuje się, że szukać nie trzeba daleko, wystarczy wyjść za miasto. A tam renesans przeżywają okolice jeziora Rokickiego. Akwen, który kilkanaście lat temu był bardzo popularny wśród tczewian, przez wiele lat był zaniedbany i służył głównie wędkarzom. Teraz po latach pojawiła się plaża. Okazuje się, że wszystko ze sprawą społecznej akcji mieszkańców Rokitek. Przechodząc wielokrotnie tutaj, stwierdziłem, że należy wykorzystać doskonałe warunki, jakie stworzyła nam przyroda. Jest to nasza perełka, perełka Rokitek, i żeśmy doszli do wniosku, że 20-hektarowe jezioro, o którymśmy rozmawiali, nazywa się Jeziorem Rokickim Dużym, należy maksymalnie wyeksponować i wykorzystać do rekreacji. Da to możliwość zarówno korzystania dzieci, jak i dorosłych oraz tych wszystkich, którzy chcą poddychać świeżym powietrzem. Po przeanalizowaniu sprawy i swoich możliwości zachęciliśmy i pozyskaliśmy sponsorów, którzy postanowili, że nam pomogą, i pewne rzeczy wymagające dużych nakładów, zarówno finansowych, jak i powiedzmy sobie umaszynowienia, jak widać tutaj, prawda, wykorzystali. Dzięki inicjatywie uporządkowaliśmy teren części linii brzegowej jeziora, bo ono ma w obwodzie bardzo dużo tych, powiedzmy sobie, kilometrów, ale spowodowało to, że wywieźliśmy około 3 ton nieczystości. Reszty konstrukcji metalowych, żelbetowych, jak i powiedzmy sobie butelek i innych. Nawieźliśmy ogromną ilość piachu, powodującą, prawda, uformowanie linii brzegowej, stwarzające możliwości plażowania. Powiększyliśmy powierzchnię tutaj, bardzo mocno ograniczoną i zakrzaczoną, z myślą o zarówno, powiedzmy sobie, mieszkańcach sołectwa Rokitek, jak i również dzieci z Lubiszewa, ze Śliwin i Strzewa. Zakładamy z góry, że musimy najpierw uporządkować między innymi również taką gospodarkę odpadami, bo to wiąże się jednakże z takim pewnym systemem sprzątania. Jesteśmy na etapie rozmów zarówno w gminie, jak i ze wszystkimi sołectwami. Mam nadzieję, że tą sprawę unormujemy. Mamy zapewnienia ze strony pana wójta, że również czynnie się w to włoży i spowoduje, że będziemy utrzymywali na bieżąco czystość na tym odcinku tutaj, który w tej chwili, jak widać, jest uporządkowany, natomiast do tego jest niezbędna, powiedzmy sobie, jakaś taka dobra wola ze strony wszystkich użytkowników, zwłaszcza dorosłych. No myłe, że trzeba, tutaj się codziennie chodziło z wioski się kąpać. Nie? Plaża była tego, lasu jeszcze nie było, krowi się pasły z całej wsi, tu na tych górkach i tego, i się tak tutaj przychodziło i się kąpało. I ty z powrotem do wioski. Nieraz 2-3 razy dziennie, jak było ciepło. Ale tak się przyglądamy, że coś się troszeczkę zmieniło. Czy to będzie naprawdę miejsce do wypoczynku? Będzie. Już powoli jest. No tak widać zmiany. Od zimy widać zmiany. Tylko żeby się to śmietnik przydał, bo tu już widzę chyba po sobocie, po niedzieli śmieci ktoś zostawił. Pomysłodawcy akcji ożywienia terenów nad jeziorem Rokickim nie zamierzają poprzestawać na posprzątaniu brzegów akwenu. Chcą zachęcić mieszkańców do odwiedzenia tych okolic. Okazją będą zaplanowane na czerwiec regaty. Tereny ożywają. Mieszkańcy Rokitek mają teraz nadzieję, że posprzątane brzegi jeziora nie zapełnią się śmieciami. Dlatego apelują do wędkarzy, rowerzystów i spacerowiczów, by swoje śmieci po wypoczynku na łonie natury zabierali ze sobą.